Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na WG Czerst dotarliśmy właśnie do finału. Dzisiaj o godzinie 9.30 na lot z Niemiec. Jak się ta miejscowość nazywa? Seba, jak się ta miejscowość nazywa? Dokładnie Reuterstadt Stevelhagen. No to tam już niech będzie ten nazistowskim języku. Tutaj są jacyś chyba Niemcy, ale niech się nie obrażą. Usłyszeliśmy. 300 ile to jest kilometrów? 335. 335 kilometrów. Lot trwa od godziny, od 9.30 zostały wypuszczone zgodnie z planem, tak? Tak, tak. Tak, tam potwierdzający był? Tak, pan, który tam na tym terenie potwierdza. Zresztą myśmy tu organizowali w lotach gołębi dorosłych stamtąd. Mhm. Loty, także... Tutaj też się nie dziwmy terminem, mamy dzisiaj wtorek, ale po prostu wczoraj tutaj była ulewa ogromna. Jak to koszowaliście, w tym namiocie, czy nie? Nie, tu już nie padało. Tu nie padało? Patrz, ja tutaj 17 km dalej, tylko to była taka ulewa cały czas, szkoda gadać. Nie? Tu zresztą z kierunku zachodniego, tu kolega, który z Niemiec przyjechał, też mówił, że tam też jest to ładna pogoda, ale to dzisiaj. Dzisiaj, aha, nocy padało. No. A tutaj było, na szczęście, dzisiaj zobaczmy, jest ładnie, niebo mamy takie lekko zachmurzone, dużo niebieskiego. To gołębia, nie? Tak, to jest takie, nie ma problemów żadnych. Mamy tutaj trochę kibiców, wiadomo, że kiedy mamy wtorek, jest dzień powszedni. No jeszcze dotrą na pewno. O, może dotrą, mamy już godzinę 12 coś jest, tak? 12 coś jest? 12. No, 12 coś. Ile? 14. 14 to pomału, pomału. 13.30. Widzimy, Tomek Gawin przyjechał. Tu przyjechali koledzy sarzyńscy. Tutaj za chwilę się przywita, bo dobra. O, tu widzimy kolegów, też przyjeżdżają. Będziemy patrzeć. Mariusza Platę też widzimy. Przyszedł tutaj zobaczyć. Ile gołębi, Mariusz, masz tu swoich? 6 poszło. Teraz na finał, tak? No to zobaczymy, jak one przylecą. Psów się dwóch dorobił. Tak, widzimy. Także tutaj na razie będziemy czekać. Z daleka koledzy przyjechali, tutaj inni jeszcze, skąd najdalej? Z Niemiec wiadomo, nie? Tutaj widzę z Czerska, to nie wspominam nawet. O, cześć, witam wszystkich, jeszcze tu się nie witałem. Dobra, tu sobie będziemy patrzeć. Macie dużo gołębi? O, przepraszam najmocniej. Ja nie mam tutaj gołębi. Nic? Nic, no dobrze. Będziemy sobie tutaj patrzeć. O, z panem też się nie przywitałem, witam, przepraszam. O, dobrze, to sobie witamy. No, nie ma tych gołębi, nie ma tych kibiców aż tak wiele jak w latach poprzednich, ale Roman Przysowa, widzę, jest też z Kwidzynia, dobrze mówię? Kwidzyna! Kwidzyna! No, zmiękczyłem trochę literą i, ale to jakoś przeżyjemy. Dobrze. Mamy tu linię odgradzającą nas od gołębników, żeby ich nie stresować, aczkolwiek sceneria dla gołębi jest inna niż normalnie. Tych samochodów jest, widzimy, więcej. Namiocik, jak wiadomo, ale trzeba w tym roku jest chyba troszeczkę dalej on, nie? Specjalnie, bo żeby te gołębie się nie straszyły. Dobrze. No nic, czekać będziemy. Spodziewamy się ich tak chyba około pierwsze gdzieś. 3,5 godziny to by dobrze było, ale to... Tam wiatr był słaby, tu trochę silniejszy. Jest, no, ale chyba bardziej... Zobaczymy. Ostatnio nas trochę zaskoczyły przylotem, prawda? Bo... Nie, to tak był silny wiatr. Nie? Ale ostatnio nas zaskoczyły trochę, bo wcześniej dość przyleciały, nie? Aha. Dobrze. No tutaj czekamy na przylot gołębi. Słoneczko ładnie nam świeci. Kibiców co chwilę przybywa. Kibice, widzimy, tam się jedni raczą kiełbaskami z musztardką, chlebkiem. Tu się inni raczą innymi wynalazkami. No a co ty się piwa, Mariusz, wstydzisz? Ja nie rozumiem tego. Aczkolwiek wiadomo, dzień powszedni, to nie będzie, te napoje wyskokowe się nie będą cieszyły taką popularnością, ale tutaj też mamy kolegę Romana Przysowę z miejscowości Kwidzyn. Nie Kwidzyń, tylko Kwidzyn. I Roman akurat tutaj nam pokazuje, ile masz tu gołębi na tym gołębniku? 5 sztuk. Poszło 5 sztuk, a ile dałeś wszystkich? 10. 10, czyli 5 było rezerwowych i 5. 5 aktywnych. I teraz poszły 5 sztuk. Te co poszły, to jakie to są gołębie, powiedz? No to są gołębie, no po lotnikach można powiedzieć, czyli po tu 7, 8, 9, który zrobił 12 konkursów, potem jest 7, 8, 8, który to zrobił 13. To są bracia z gniazda, tak? Rodzeństwo z gniazda, rodzeństwo. Który zrobił 13 samiczka, czy jak to? Te 2, 7, 8, 9, 7, to są obydwa samczyki. Samczyki, czy to jest rodzeństwo z gniazda? Rodzeństwo, takie gnieździaki. No to właśnie tobie dałem tą samiczkę po tych lotnikach. To były nie, lotniki? Czyli to nie są po tych lotnikach, tylko są bracia. A bracia tych. Tak. No. A to były z gołębi spółki Kostosz Żółkiewicz. Tak, Kostosz Żółkiewicz, a Kostosz te gołębie ściągnął od Rainera Pittmana. Pittmana. Co to były? To jak, bo tam Pittman to ma tych jak... Fineke 5000, tak. Potrafił też maratony robić, nie? No jeżeli 13 zrobił, to musiał wszystko zrobić. Ja w tym roku też miałem właśnie z Fineke, ale od Pawła Orowskiego i też fajnie gołąb leciał, 8 szybkich konkursów zrobił. Na pierwszy maraton go włożyłem.
późno przyszedł, a na drugim zginął, nie? A najlepszym lotnikiem jest w kategorii B w oddziale, nie? No. Tutaj jeszcze ty, Roman, bo ja sobie przypominam, bo ty mówiłeś, że jak kiedyś odejmę taką klatkę do rozpłodu, tak? Nabywałeś, ty korzystasz z niej cały czas? Oczywiście. I te gołębie były z tym wyhodowane, czy nie? Ja tą klatkę bardzo zachwalałem. I się sprawdziła, nawet czy nie? Ta klatka się sprawdziła z tego względu, że w tej chwili, to znaczy miesiąc temu, po sezonie lotowym gołębi starych, do tej klatki zebrałem gołębie stare po lotach w pokrewieństwie. Bo ty miałeś dobrałem tam to na 6 par, tak? 6 tak, czy 8? Na 6 par. Na 6 par. I wychowałem imbredy z tych gołębi. Z tych gołębi no, jest bardzo dobra, z tego względu, że gołębie między sobą inne nie kojarzą się. Natomiast jest pewna para, że jeżeli tego chciałem gołębia, tą samicę z tym samcem sparować. To jest potem, pewne na to jest pewne 100%. A jeszcze zadam pytanie, Roman, przypomnijmy, ty oddział masz 0,324 Kwidzyn, tak? Tak, tak, Kwidzyn. I ilu was tam hodowców jest? No w granicach 86 bodajże. I tylu aktywnie lotuje, tak? Czy no tak. Sezon jak wam tak, przebiegał? Sezon wyjątkowo ciężki. A ty które miejsce zająłeś? No, chciałem się pochwalić, że zostałem mistrzem oddziału Kwidzyn. A to byłeś w trybie, w czasie stary. Przeszłym, ale zostałeś, czy jestem, jesteś? Jestem. No, muszę się pochwalić wynikami. Jeżeli chodzi o generalne mistrzostwo Polski, zdobyłem 1859,47 punktów. Konkursów, widzę. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi w intermistrzostwie, 581,449 punktów. Te wyniki dają prawdopodobnie, bo jeszcze oficjalnych wyników no, nie ma, ale drugie miejsce w okręgu Gdańsk, a to jest pierwsze, trzecie miejsce w intermistrzostwie w okręgu Gdańsk. Czyli natomiast, wysokie pozycje. Tak. I te gołębie z samicy tej Finekie 5000 sparzonej z samcem, synem gołębia nabytym od Wobraka z Karwi Wielkiej, który zdobył brązowy medal w kategorii D w Dortmundzie w 2009 roku. Tą parę dobrałem razem i wyhodowałem właśnie takie lotniki. 12 konkursów, 13 konkursów, nie mówię już o gołębiach, które tam zdobyły mniej konkursów, bo jest taki co 8 zdobył, co 9 brat, co 7. Są, nie? Tutaj na wspólnym gołębiciu przerwę te gołębie, które są, one wcześniej się pokazywały na tych lotach konkursowych, które tu były, czy nie za bardzo? Te 5, co tutaj teraz poszło na ten finał. Tak, tak. No teraz na tym przedostatnim locie, przed finałem, no trochę pochowo przyszły, bo lot był bardzo szybki i te gołębie akurat w konkursie się nie uplasowały. Ale jeszcze wracając do tego mistrzostwa, chciałem powiedzieć, że zdobyłem w kategorii A 418 koeficjent, w kategorii B 278 koeficjent, zarówno z całości, jak i z 50, w kategorii C 114 z całości 96 koeficjent i w kategorii D, no jeden uważam z lepszych wyników, 781,37 koeficjent. To gratulujemy. No, życzymy tutaj też Roman po... W kategorii M 115,03 koeficjent. Tak, gratulujemy jeszcze raz i będziemy tutaj czekać, popatrzmy. No, dziękuję. Czekamy. No, dziękujemy bardzo. Oczekiwania są duże, tak jak był... tu wszystkich hodowców, że moje gołębie gdzieś tam w czołówce może się uplasują, ale to nie zapeszać. Będziemy sobie tutaj oglądać. Tak, patrzmy. Pogoda na razie nam się nie zmienia, oby tak było dalej. No i będziemy czekać na te gołębie. Tutaj na wspólnym gołębniczu spotkaliśmy kolegę Gregora Rolkowskiego, dobrze mówię? Dobrze. Kolega tutaj ma dwa gołębie, widzę takie, to są gołębie, które zostały podarowane, tak? Tak. Na jaką okoliczność, jeżeli można wiedzieć? On chciał przez to aktywować ludzi, żeby zgłaszali gołębie. To było tak, że kto zgłosi gołębie do końca lutego, będzie brał udział w losowaniu tych gołębi. Przypomnijmy tylko, kolegę nam, już wiemy, kolega się nazywa Gregor Rolkowski, lotuje w Niemczech, tak? W jakim oddziale RV? RV Dortmund Aplabeck. To jest jakieś tam 60 coś? RV ile? 402. 402? Okręg 402. Okręg. Moim konkurentem jest dr Wisbert.
Chyba się go... Tak, znane nazwisko? Chyba się go zna. Tutaj kolega ma ile gołębi teraz? Na 7. 7 sztuk? 7. I ile kolega dał tych gołębi na początku? 10. 10. Czyli 3 odpadły, tak? 7 zostało, ale do tej pory się tutaj pokazywały, jak według kolegi? Ja drugi lot wygrałem. Drugi lot kolega wygrał, ale też nie tylko tylko kolega ma tutaj te gołębie, ale ma też na Majorce, tak? Dzisiaj był 28. Dzisiaj 28, a na ile gołębi? Bo tam jest ile gołębi? 545. 545. A tam ci też wcześniej pokazywały, zdobywały czołowe? W tamtym roku zająłem drugie miejsce. Mhm. Miałem drugiego najlepszego gołębia i drugiego asa. A ta hodowla, którą kolega posiada, te gołębie swoje, to na jakich gołębiach są oparte? To Janseny? W tej chwili najnowszy dobytek Hermann Coisters. Hermann Coisters. I Rudy Deals. Rudy Deals. A te Coisters to są tam z liny Olimpiady 003, Dejan oczywiście. Kolega Ostroja ma te rodowody. Aha, to będziemy wszystko widzieć. A te dwa gołębie, które są, to są właśnie z tych właśnie tych najlepszych. Nie, to są jeszcze z moich gołębi. Ale moich, no to kolega właśnie mówi, no że ta, są takie. Były moje. A wcześniej oprócz te najnowsze nabytki, to jak słyszeliśmy Hermann Coisters, te inne, a teraz wcześniejsze była na czym hodowla oparta? Majolc. Jak? Majolc. Z bazą, to są gołębia Reper. Wolfganga Repera, 1274 z Rypinebergu, ten tak. Oddział tam RV. Tak. Także to są też gołębie znane nam tutaj. Znane. Ma nazwisko Wolfganga Repera też nie trzeba przypominać, to jest bardzo znany hodowca. Dużo gołębi, on się też wymienia z wieloma. Tutaj u kolegi Sebastiana są dużo gołębi z hodowli Hańca Bindacza i one też właśnie, oni często chyba się wymieniali, bo często te gołębie występowały w rodowodach. No nic, czyli te gołębie będziemy musieli, nie wiem, wylosować wśród kogoś, jak to było? Wylosować będziemy. No chyba tak. To za chwilkę będziemy losować. Albo może nie za chwilę, kiedy tam Sebastian ustali, dobrze. No, i co tu jest jeszcze? Te trzy medale funduje dla pierwszego, drugiego, trzeciego gołębia. Aha, to zobaczymy, to są medale Deutsches Brieftauben Züchter Verband. Tak, czyli to ze Związku Niemieckiego. Które wygrywałem. Dobrze, dziękujemy bardzo i będziemy tutaj dalej czekamy, porozmawiać. Będziemy tutaj jeszcze z niejednym hodowcą mogli, także na pewno czas tutaj spędzimy owocny. No, mamy wszystkich pozujących do zdjęcia wspólnego. Zdjęcie będzie, ale jakby ktoś nie odnalazł siebie, bo jest akurat zasłonięty, to teraz nakręcimy szybciutko takie panoramiczne ujęcie, żeby każdy się widział. Karolina, popatrz się tutaj. Ty bez męża jesteś dzisiaj, nie? Czyli bez pańska. Nie, jak nie? No. Już się zainteresowali, widzę. No. Dobrze, także widzimy. A tutaj ci, co nie chcieli być na zdjęciu, też będą troszeczkę ujęci. Tutaj wszystko, no tylko tak mamy, no dobrze. O, jesteśmy. Tutaj przylot chyba jakiś ptak, nie wiem, to tutaj się zastanawiamy, czy to są gołębie. Idź, trzeba zobaczyć, czy wszystko dobrze chodzi. Idź, zobacz, czy wszystko chodzi. O, widzimy taka grupa, przyszły z innego kierunku. Seba, idź, zobacz tam. Se patrzymy, są rzeczywiście. Patrzę, już pierwsze siadają. Czyj pierwszy? Mów. Przed. Czy jest? Działa? Jacek Niesiąg, Paweł Socała, Mateusz Muzioł. Jacek Niesiąg, Paweł Socała, Mateusz Muzioł. Pierwsze trzy. Inne musimy chwilę poczekać tam. Se siedzą. O. To tam już będzie resztę widać. Przyszła grupa, 300 ileś kilometrów, tak 350. Ile jest ich mniej więcej? 32-3 sztuki. Tam jeszcze się chyba jakieś odbijają, bo tutaj jeszcze parę nie wchodzi. Tu jeden pije, widzę wodze tutaj. W stanie jakim są według ciebie, Sebastian? Dobrym. Dobrym, tak? O, z tego kierunku też. O, tu dwa kolejne idą jeszcze. Tamte przyszły tak bokiem, szły troszeczkę. O. Sobie popatrzymy zaraz. Mamy tutaj akurat ktuk. Są tutaj jeszcze dwa w powietrzu. Będziemy patrzeć, jak lądują. Także słyszeliśmy. Zobaczymy sobie. A, bo czekaj, niech mnie najpierw weźmie, popatrzymy. Dwa gołębie ostatnie. Widzimy kibice. Są ci, którzy były gołębie, czy nie? Jest tu zazwyczaj. Seba, jest zwycięzca? Sebastian!
Jest zwycięzca? Jest zwycięzca? Co mówi, że co? Chyba może być egzekwo, nie? Musimy na ten zrobić. Co się stało? Dwa takie sam czas mają? Nie, mają ten sam czas. Tak? Sebastian, dwa taki sam czas? Zobaczymy. Zaraz sobie. W międzyczasie tutaj widzimy jeszcze dwa ptaki są na wieży. No, mamy tutaj, nie wiem czy to będzie widać, widzimy w pierwszej tej grupie przyszło 51 chyba gołębi, jest odbitych, tam jeszcze dwa gołębie widzimy chodzą po wlotach, ale sobie popatrzmy, przypomnijmy, pierwszy gołąb kolegi Jacka Nieciąga, Pawła Socaly, oczywiście jest też, widzę, gołębie Mill and Klein, Inwrówka spółki niemieckiej, drugi, czwarty gołąb kolegi Mateusza Muzioła, no i dalej Romana Przysowy, szósty gołąb, także Romanowi możemy bardzo pogratulować. Gregor Rokowski, z którym też rozmawialiśmy, jest, no tak po kolei sobie możemy te gołębie oglądać. Tam na internecie na pewno wszyscy widzą, jak one są, kolejność cała tutaj jest tych gołębi. No, możemy sobie tutaj popatrzeć. 52 Jan Bochęczaka ostatni, no tak sobie możemy tam oglądać. Oczywiście na internecie mamy troszeczkę poślizg, jest to 40 tam sekund, czy tam nie pamiętam ile dokładnie, ale widzimy w międzyczasie cały czas przylatują. Trzy gołębie kolejne, bo tamte jeszcze dwa czy trzy są na górze, nie widzimy ich tutaj. Czy ktoś z kolegów, który wygrał, jest tutaj czy nie? Oprócz Romana Przysowy, bo widziałem, że szósty gołąb Romana. Roman! Jest następny, zobaczcie. O, jest jeszcze jedna grupa. Te nieaktywne się nie liczą, nie? O, przylatują. Ciekawe, że takie grupy duże przyszły, nie? O, tam sobie gołębie się odbijają. O. Widzimy sobie wchodzą. O, jeszcze następny. Garną się do tamtych dwóch końcowych flotów. Czyli emocje mamy zapewnione. Już chyba będzie z 20 kolejnych, zaraz zobaczymy. Będziemy patrzeć. Oczywiście pewien czas musi upłynąć do momentu, kiedy je te gołębie wszystkie zobaczymy. No jest 72 sztuki tutaj, bo tutaj kolejność musimy ustawić. Wyniki, przepraszam, o tu 74 sztuki, czyli widzieliśmy w tej grupie 20 kilka ptaków. Przyszło tam jeszcze kilka siedzi. 75 już jest. To cały czas tutaj sobie obserwujemy. 75 sztuk już jest odbitych. Tam jeszcze 2 czy 3 są na wierzchu, na zewnątrz. O. 3 są jeszcze na zewnątrz, ale one już mogły być odbite, bo te gołębie wchodzą niekiedy i cofają się. Zobaczmy, ten do tego drugiego wszedł. No i tak odbity już pewnie jest. O, i o 12, o jeszcze grupa 4, 2, 4, 5, 6 sztuk kolejnych. A ty widziałeś, że tam pierwsze dwa wloty, a teraz dopiero przyszło do trzeciego, że wchodzą. Bo się boję tego wlotu. Nie, zobaczymy, no. W każdym bądź razie idziemy zobaczyć. Kto tu, a są ci zwycięzcy jacyś? Sebastian. Sebastian! Zaraz zobaczymy. Czy ktoś z kolegów, kto ma pierwsze, drugie albo Mateusz, trzecie miejsce, jest? Otwarte. Już mu gratulowałem. Otwarte, no gratulujemy tutaj, tak, tu proszę bardzo. Puchar jest. Roman, gdzie jest Roman? Roman. Roman tam rozmawia pewnie, co? Nie. Roman ma szóstego. Sebastian? O, już tam się, już widzę przez telefon. Gratulacje przyjmuję pewnie. No. Trochę tych gołębi jest, tak. Przyszły w takich dwóch dużych grupach, można powiedzieć. Pojedyncze ptaki później dolatywały. Mamy chyba około 80, 70 kilka sztuk. Tak, ile tam jest teraz wyświetla? 70 parę, nie? 76 chyba, 8. 8? No bo tam musi. Na tym to 8. Co, proszę? 80. Na tym to 80. Tylko, że one mogą być odbite, bo jak potrafią wejść i co? O, aha, jeszcze są dwa w powietrzu. Kazik tutaj ma też dziesiątce, tutaj rytleski gołębia. O, dobra. To ile przyzna. Będzie Kazik nagrody? Tu ma też kolegę dziesiątce. To znaczy jak cienko? Grzesień. No, na miesiąc, na ósmego. To posłuchajmy, ile to jest cienko? Gregor ma ósmego. Ja widziałem właśnie, tutaj rozmawialiśmy. Gratulacje. Gratulujemy. Zenkowi już pogratulujemy. Trzeci jest. Trzeci. Czyli trzeci, kolegi? Mula. No to Mula i Mulka, no. Kolega Mrówka, ten Mrówka i Klein Mrówka. O. Tutaj jeden. Kolega jest, o, Mrówka. O, tu, no, gratulacje. Bo Mula i Kleina to widzieliśmy, gratulujemy. Z jakich to gołębi? Mula właśnie? Tak. Z Wandenabele czy co tam? Ja mam rodowody, Gabi, także mogę przyjąć. Ja wiem, że ty masz, ale ten kolega niech powie, co ma. Ten. Iwana. Czyli Wandenabele, ten. Tak.
Nie, Wandenabele, Iwan, co ja gadam, Herboca. Herboc, przepraszam. Ja się też. Dobrze. Sobie tam widzimy. Czy te dwa to są aby twoje, nie? No, czy te dwa to są twoje? Roman, gratulujemy, szóste miejsce. Krzysztof, dziękuję bardzo, ale muszę się pochwalić, tylko nie za blisko. Pięć dałem i pięć przyszło. Pięć jest? Tak, oczywiście. Jest szósty, 29, 41, 54, 56. No, to czyli skutkiem mówiąc, konkurs będzie dłużej trwał, pół godziny. Nie traciliśmy czasu rozmawiając z Romanem, bo jak jego gołębie przyszły. Tutaj z kolegą też, Gregorem. Tak, dobrze po raz pierwszy wysłałem. Znaczy, wszyscy są wygrani dzisiaj, bo duża grupa przyszła i tu... Tak. Po prostu wygrały te gołębie, które najwcześniej weszły. No taka jest prawda. Się wszyscy tutaj zastanawiali właśnie. Tu się ale jakby z kolei gołębie pojedynczo przychodziły, też by było źle i duże straty. Ale tak czekaj. My tutaj, Roman, dziękujemy, ale na razie do Karoliny podejdziemy. Karolina, twoje są jakieś? Jest. Martyny? Jest. Który? 60. Pieniądze będą jakieś? Bez 300. Nie będzie za 60? Martyna, ile twoich gołębi? Jeden, tak? No nic, będziemy patrzeć jeszcze. O, następny ląduje. Podejdziemy tam zaraz do systemu zobaczyć, który to obsługuje. My tutaj oczywiście każdy ma teraz telefon komórkowy, to na internecie widzimy, o, przyszła grupa troszeczkę większa. My to widzimy, jak przychodzą te gołębie, natomiast tutaj na miejscu mamy na żywo pogląd. Ten, który obraz na internecie mamy, jest pewnym przesunięciem, gdyż muszą się tutaj odbić. Muszą dane być zebrane jako w grupę i wysyłane. Tam jest taki algorytm specjalny, też oczywiście jakieś opóźnienie uwzględniające. O, teraz ale już wszystkie weszły, to sobie popatrzymy. O. Tych gołębi jest tutaj 92 sztuki już odbitych. No będziemy czekać kolejny tutaj. A ja tu kliknąłem źle troszeczkę. O. Tak, sortowanie. 92 sztuki są. Marcin Woźniak jest. Gregor Lorkowski ostatni. O. Powiedz mi tego. Tutaj mamy kolegę, kolega Mrówka, gratulujemy, trzecie miejsce. To tylko tak, bo tam było. Reinhard Boll. Sekundę, to było Reinhard Mühl. Klein, tak, i Stanisław Mrówka. I kolega jest tutaj z Polski, tak. A tamci w Niemczech są. A tam są Niemcy. Czy to wyglądało tak, że kolega właśnie opłacał je, czy jak to było? Czy no, wszyscy... To znaczy się to jest opłacone. To ja żartuję tak sobie. No. Tak, no, ale... rozumiem, że żartujemy. Ja mu a czy to rozumiem, jest ten że to jest sport tylko wyłącznie dla ludzi wesołych, którzy tak. zajmują się w formie rekreacyjnej, zabawy. Nie traktują tego na zasadzie jakiegoś wielkiego biznesu, bo daje to większą przyjemność od strony tej poglądowej i wyżycia się w formie takiej typowo rekreacyjnej z rodziną popatrzeć. Ale przepraszam, się wtrącę, ale to kolega z rodziną przyjechał tu? Nie, ale no właśnie, ale ten... do rodzinnych hodowców gołębi, o tak to można i by tak było powiedzieć, a Sebastian jednak przepięknie zadbał o te gołąbki, przyleciały w kondycji niesamowitej. Chmara taka pierwsza, która była gdzieś tam... I tu jeszcze kolegi zapytam, tak? Kolegi jeszcze zapytam tylko, bo nie, ta pierwsza to było 30-40, coś no to, takiego. No, ale to mniej więcej, tam dolatywały. Ale jeszcze zapytam jedno pytanie, bo ten gołąb, który był trzeci, tutaj wcześniej nazwisko Mühl, Klein, Mrówka się przewijało. Czy to jest ten, który się właśnie tam wysoko klasyfikował? No więc chcę ten numer tylko zobaczyć. A, to już patrzymy tu tego numeru. Tutaj wspólnie z kolegą. Kolega jak ma na imię, przepraszam bardzo? Stanisław. Kolega Stanisław, mamy tutaj, to jest gołąb o numerze 331. Nie. Końcówka. To nie jest ten. To nie jest ten, bo tamten był 320 chyba. A są jeszcze inne te nazwy, są jeszcze inne gołębie tutaj z tej spółki, zaraz zobaczymy go. Tam gdzieś widziałem, jeszcze mi się zdaje, to musimy przeglądnąć. Jest 337 jest. O, to są te gołębie. To był ten, ten 337 na 32 pozycji, ale poczekaj. Jest coś takiego przecież, że przyjechała cała grupa. No. Masz 326, 329, 337 w pierwszej drużynie, 334. No gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo za gratulacje tym... i mówiłeś pierwszy jest? 320, no musimy tu popatrzeć, 331 przepraszam. 331. Dobrze, sobie tutaj popatrzymy, zobaczmy, mimo tego, że jest dzień powszedni, osoby idą różne do pracy, ale tutaj zawsze hodowca znalazł troszeczkę każdy czasu, który tutaj zwłaszcza miał gołębie albo lubi, pasjonatem z tego sportu, czas przyjechał. Zobaczmy tych samochodów normalnie podczas lotów treningowych, innych lotów konkursowych, tych mniej ważnych, pierwszych było mniej, a teraz mamy ich tutaj dość dużo. Też widzimy tutaj grupa osób, jest namiot, można sobie tutaj kiełbaskę zjeść, popić piwko, gdzieś inne trunki. Ale mamy teraz możliwość sobie cały czas obserwować. To jak z tymi gołębiami, to będzie chyba około 100 już prawie. My tam kiedy rozmawialiśmy z Stanisławem Mrówką, to w międzyczasie też gołębie się odbijały.
Sebastianowi to już chyba troszeczkę emocje, taki stres padł. Wiadomo, nikomu nie, nikogo nie można zadowolić, ale gołębiew idealny można mówić. Co ty chcesz zadowolić? Ja się pytam, czy ty masz stres, czy ty masz stres? Nie, już trochę mnie użyło. No. Bo serce, tutaj wszystko zadziałało, bo to zawsze jest też ten stres, fajne, gołębie, czy będzie wszystko działało, czy ten... Tempo też nie miały takiego, nawet nie wiem. O właśnie, zobacz, nie zwróćmy uwagi, zaraz sobie popatrzymy, bo tutaj właśnie, zaraz zobaczymy, nie patrzyliśmy na prędkość, zaraz nam Sebastian powie, a my popatrzymy, jak te gołębie wchodzą. 2, 4, 6 sztuk na zewnątrz jest jeszcze... 1390. Nie, 90 na godzinę to nie jest 70. Mniej to jest. A pierwszy było której? Pokaż, weź zobacz jeszcze, pierwszy której. Zaraz to przeliczymy. Wiadomo, musimy przeliczyć to na metry na minutę. To jest taki parametr, który wszyscy tu hodowcy znamy. Ile pierwszy miał? Godzinę? Czas przylotu? 13.30. Czyli 4 godziny równe. Dwa gołębie znowu z gór. 4 razy 80. Od Mariusza Babińskiego z oddziału, nie? Tutaj, co wygrał w pierwszej edycji. Tym razem są dwa pierwsze, nie? Też dwa pierwsze, przypomnijmy. Fajnie aklimatyzują. No widać. O, jeszcze jest jeden. Tu krąży. No tak będą krążyć pewnie, tutaj mamy już około 100 sztuk, było wysłanych 200 kilka, teraz będziemy na tę kolejną połowę czekać, ale to dobrze, możemy sobie tutaj swobodnie wszystko poobserwować, więc dłużej trwają emocje. O, tu widzimy emocje, to są najważniejsze dla tych hodowców, którzy tutaj, tu mamy coś jak swoje, możemy powiedzieć, święto. Cały czas tutaj dolatują kolejne gołębie. Te, które teraz doleciały, widzimy, siedzą sobie część na dachu, tam chyba 3 sztuki, 3 chodzą po trawie, 1 na wlocie, ale za bardzo do wejścia się nie kwapi. Tu, ty, czy, chodź, tutaj musimy przywołać, chodź tu, bo jeszcze chyba jeden jest gdzieś tutaj, bo cień widziałem. Zaraz zobaczymy, może będzie lądował. Tu cały czas wszyscy patrzą. Na razie, o jest ten gołąb, widzimy, o, siada sobie na dachu. Teraz zobaczymy, może o, tamten jeden próbuje wejść. Chodź tutaj, Trixie! Tu. Chodź tu. Niestety musimy zawołać. O, tutaj popatrzymy sobie. Wchodzi ten gołąb, który doleciał. Te 3, co siedzą na dachu i 3, co chodzą pod gołębnikami, się nie kwapią, żeby wejść. Pogodę mają fajną. Bardzo ładną dzieje pogodę. Wczoraj u was też padało? Tutaj kolega skąd jest? Panie, też z Dyni? Panie, co mnie spotkało, tak, panie. Wiem. Jak? U nas lało też właśnie tam. Co mnie spotkało? Mnie się rura pękła wodna i w domu? Nie, na dworzu. Na dworzu. Panie, wszystko. To zalało, no. Dobrze, że nie ma zimy, bo jeszcze by mróz doszło. No mam teraz kłopot, bo muszę to wszystko... Naprawić. Naprawić. Dobrze, popatrzymy. Te gołębie za chwilkę powinny wejść. Pojedynczo teraz nam cały czas gołębie dochodzą. Kolega Sebastian tam troszeczkę triku użył, żeby te wgonić, które chodziły po ziemi. Tutaj, chodź tu, chodź tu! Konkurs się przedłużył do 30 minut. Ile jest tak, teraz jeszcze gołębie? 8 ile minut. Ile jest? Weźmy, zobaczmy. 114 sztuk. Widzimy pojedynczo cały czas te gołębie sobie tutaj dochodzą. O. Można powiedzieć, że ten lot wieńczy całą rywalizację w sezonie 2017. Tutaj u kolegi Sebastiana. W przyszłym roku też planujesz? Jak będą chętni, to tak. Zobaczymy, będzie zapisy niedługo ruszą. Także zobaczymy, ale myślę, że nie będzie problemu, bo kolega, przypomnijmy, z 300, ile miałeś Sebastian na początku? 345 przyjąłem. I 345 przyjął, do finału poszło 200 kilka gołów. Przepraszam, czyli widzimy, straty nie są żadne wielkie. I mówię, tym bardziej, że niektórzy hodowcy mieli 100% na finał. A tym bardziej, że mamy tutaj gołębi około już 100 sztuk, także też jest bardzo dobrze, 50% ponad przyleciało z tego finału. Jeśli warunka wraca według mnie z finału 70%, to można uznać taki finał za bardzo udany. Mhm. Jednak dla młodych to jest też, one było widać, jak one tak... Wolno idą te gołemy, czyli one też takiego aż tempa nie miały, ale pewnie niektóre po drodze odpadały. To wiadomo, no, na tym polega, Sebastian. W oddziałach jest to samo. Wypuszczamy gołębia, w niektórych ginie bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo taka duża loteria. Dobra. O, teraz mamy chwilowo już wszystkie gołębie, które przyleciały, weszły. No, teraz się doczekaliśmy. Akurat mamy 3 kolejne ptaki. No. Czyli tam jak było chyba 115, to ze 118, 119 może być, bo nie wiem, bo tam mogliśmy coś przeoczyć. Ten widzimy pierwszy, który tutaj siedzi najbliżej nas na dachu. Ma takie bardzo opuszczone skrzydła. No, wyobraźmy sobie 350 km prawie dla gołębia. To jest duży wysiłek, zwłaszcza młodego. No, ale tamte już weszły, ten następny. Teraz za chwilkę się tam na pewno odbije.
Wszystko sobie to możemy w internecie, będziemy mogli zobaczyć. O, tutaj proszę. Kibice cały czas w dalszym ciągu są. O. Z reguły staramy się te finały, tutaj organizatorzy starają się robić w dni wolne od pracy, weekendy, ale no w tym roku z uwagi też na warunki atmosferyczne, loty oddziałowe, to jest ciężko zorganizować. Wykorzystuje się te, kiedy tylko jest możliwość zorganizowania lotu i dopasowuje się to wszystko do warunków atmosferycznych. O, widzisz? Tutaj mamy jednego... Jak ty się nazywasz? Patryk. Patryk, tak? Hodujesz gołębie? Czy tata hoduje? Pokaż rękę, jak się ubrudziłeś, tak? Psa goniłeś, tak? Kolana. Nie dość, że nie złapałeś, to jeszcze się ubrudziłeś. No nic. O, tutaj na wspólnym gołębniku w Czersku mamy już tutaj imprezę o nazwie losowanie gołębi, tych, które kolega Gregor, gdzie jest Gregor? W samochodzie. Pewnie radia pilnuje, jak z Niemiec przyjechał, to tak wiesz. No. Jeszcze szuka jednego młodego. Tutaj Patryk pokręt będzie losował. Patryk, ale czekaj, czekaj, Patryk, rękę masz czystą już? Bo ty się wywaliłeś, pokaż, pokaż, pokaż kolano, walnie, no. Dobra, Patryk, losuj. A drugie, Martyna, drugi los będzie Martyna losować, no. Patryk, ale nie Patryk. Najpierw dziewczynka. Poczekaj, czy ty znasz, Patryk, litery w ogóle? No, weź. Mieszaj, mieszaj, wyciągnij los. Mieszaj, mieszaj, wyciągnij los. Patryk, trzeba przestań tam. Swoją czapkę tam oddałeś, tak? Tam nie widzę, tam nie jakie. No jeden wyciągnij. Jednego wyciągnij. Jest, ma jeden? No to łap go. Dobra. Jaki numer? Tutaj Stanisław nam odczyta. Patryk wylosował numer 35. No nie wiem, to jest do... A to na liście 30... uczestników. To jest 35, tak? Teraz sprawdzimy. Chwileczkę. 35. Kto jest na liście? Na liście 35 startowej. Na liście zgłoszonych, zgłoszeniowej. Babiński, Mateusz i Mariusz, no ten ma to są kurde 0,17! Górale, no górale! No, ten ma szczęście. Babiński! Nie ma, nie ma. A teraz Martyna? Poprzednio od Mula Reinharda ze sobą głębia. A teraz Martyna wylosuje... Mam nadzieję, że będzie go chciał. Martyna teraz? Martyna? No, ale ma szczęście. A czemu ty dziecku tak robisz? No jak teraz ma odczytać? Wylosowała. Stanisław nam a Martynka kolejny? Wylosowała numer 45 i pod numerem 45 jest... O, Janusz Nytko, do Anglii go ma iść. Janusz? O, to z Anglii. No zobaczymy, ale jest zatrudnić wszystkie jednego przepisy. Jeszcze rezerwowego, ten. Bo jak w razie Janusz by nie chciał sobie odebrać tego byłem, ja bym... To spokojnie, tego wezmę. Dobrze, to no. Rezerwowego robię. Pewnie. Może ktoś nie chce, nie będzie chciał tego byłem, nie? Jeden, jeden. Dobra. No ale Gregora nie ma, a nie, tu jest. I jako rezerwowy kolega Gregor, halo. Numer 26. Hello. No patrz, ma 10 na wszystko. Numer 26 to będzie... Mul, Klein, Mrówka. W razie czego, nie? To ja go podaruję. O Jezus Maria, te losy jakoś... Poczekajmy chwilę, czy ten pan kazał ci jakieś losować specjalnie, czy nie? Tak. Nie. Tak, ja z nią rozmawiałem wczoraj. Nie, słuchaj. Ale wczoraj rozmawiałem. Bo Stanisław, kiedyś za komuny było takie losowanie i kiedyś tam się dziecko sypnęło, że te ciepłe dotykaj, nie? Tak, no a ja wczoraj rozmawiałem. Dobrze, także mamy wylosowanie. Ile jest gołębi teraz przyleciało? Bo my tutaj trochę opuściliśmy przyloty. No minęło godzinka od pierwszych gołębi, tak? Tak, i ile jest teraz już? 131 jest zarejestrowanych. Ja tutaj cały czas, także widzimy. Ile procentowo? 60%, tak? No to zobaczmy, tak ładnie się Sebastiana głowa się odbija, łysina w słońcu. Odżył. Także odżył. Już nerwy widzimy. Opuściły. Nerwy puściły. Będę musiał się zbierać. Ale tak jest dzisiaj sukces, bo bez czapki jest, bez czapki. No. Nic. Dobra, popatrzmy, teraz się zaczyna część ta kulinarna, tu o jednego widzimy, zobaczmy, kiełbasę konsumuje, o, spokojnie, masz jakieś gołębie tutaj? Mam. Którego? 22 i 120. I jeszcze kolega na nazwisko powie? Fryca. I miejscowość i Czersk i Lotyń. Tak, Czersk i Lotyń. A na jakich obrączkach są te gołębie twoje? Na Chojnickich i na Tucholskich. Chojnice to te same co Mieczysław ma i Martyna ta co losowała i Karolina, także... Chojnice, Czuchów, Plesiński też ma 6 i 3. Ile? Plesiński dwa typy ma.
A jakie no, obrączki, numery? 297. 037. 037. Oddział. Tak. Czyli oddział jaki? Koronowo. Ale nie do Sławek gdzie, Burek. Tak jest. Zapomniałem, przepraszam najmocniej. Dokładnie tak. Także gratulujemy wszystkim tutaj. Zobaczmy, tak wygląda nasze święto. Żałujemy trochę, że nie ma tutaj kibiców innych, ale postaramy się w przyszłych sezonach, edycjach, że tak powiem, to zorganizować. Na wspólnym gołębniku tutaj w Czersku spotkaliśmy kolegów z oddziału. Chełmża. Tak. 0321. Z Chełmży tam jest kolega Hałat, przy okazji też go pozdrawiamy. Ale tutaj wy lotujecie tam od wielu lat? Nie. Od tego roku. Od tego roku tutaj mieliście te gołębie swoje? Tak, tak. Ale zacznijmy od niego. Jak się nazywacie? O. Tata z synem, Ryszard. Ryszard, maj tata i maj Paweł syn. Tak, i teraz w oddziale Chełmża lotujecie od ilu lat? Pierwszy rok. A kiedy lotowaliście wcześniej? Czy nie lotowaliście? Dwa lata temu Chełmno. Chełmno, o to tam u Zenka Krajni. No i na ten temat lepiej się nie wypowiadamy. Oj, przesadzacie troszeczkę. Andrzej Duda, pierwszy lot wygrany, pierwszy raz zaczęliśmy lotować gołębiami i lot wygrany. Gdzie? Tutaj w Chełmnie? Chełmnie Andrzeja Dudy. Tutaj kolega Andrzej Duda, widzimy o tu. Dzień dobry. Tak, widzimy też Chełmża? Nie, Rogoźno. Rogoźno. No, to dobrze, to teraz powiedzmy, bo wy mieliście swoje gołębie tutaj? Tak. Mieliśmy, tak. I przyleciały, czy nie? Tak. Które? 88. Nie, myślałem, że pierwsze. Ale cztery. Mamy ale 101 tutaj... był, 101. Ale poczekajcie chwilę, Andrzej. Czemu tak późno przyjechaliście dopiero? Nie, teraz... My byliśmy jeszcze przed tobą. A przede mną jeszcze? A tu wróci... wyłapałeś. Aha, to przepraszam najmocniej. Tutaj... I teraz ja pochwalę się, tu wujek ma cztery konkursy. Jako as. Ale wujek teraz widzę jakieś gołębia maca. Tutaj od tak. Gregora, poczekaj, czekaj. Tu od kolegi Gregora ma gołębia, to jest jaki gołąb? Z tych jakiś skojarzony z tymi, co tutaj miałeś? Brat tego jednego, co był tam. O, widzimy tym. Właśnie. Lusowany. Niebieski. Pokażmy numer tego gołębia jeszcze, popatrzmy. Obrączka niemiecka, 0-21-12. Na polskich obrączkach, żeby nie były lusowane. Przecież to nie jest na polskiej obrączce. Tak. To jest na polskiej? Nie. Ale te tu na locie były. A tak, bo myślałeś, że to je w Polsce okradną. Nie, tak się nie myśli. Czekaj, ale jak jesteśmy przy już tym reparacji, to nie czarujmy się tutaj. Nie. To Niemcy bardziej okradali, tak się to nie przesadzajmy. Nie? No, żarty oczywiście są, nie, ale to... Dlatego. I to jest to, ale poczekaj, to jest gołąb, którego można sprzedać, tak? I tutaj kolega Andrzej chce kupić. Te dwa gołębie sprezentowałem Sebastianowi. Aha! Za dobrą pracę na wspólnym gołębniku. On to naprawdę robi dobrze. No, jego czyli przykupił. Krótko mówiąc, że takie miał dobre wyniki i przykupił. Nie, no. Żartuję. To my wiemy. Dobra. Ale wrócimy tutaj do kolegów. Tutaj koledzy opowiedzą. I teraz ja pochwalę się trzecim, ostatnim lotem Chełmża. Wujka gołąb, 5 minut przewagi, pierwszy o... Poczekaj, ty się pochwalisz. W oddziale Chełmża tak. Był lot. Z jakiej odległości? 220 km. Ile gołębi było na locie? 900. Około. Bo to był nas ostatni lot, bo... Na młode. Bardzo duże straty, tak, nie? No. No i tu wujka gołąb zajął pierwsze miejsce na oddział. To ty się chciałeś pochwalić, a ty chwalić gołębiem wujka, tak czy kogo? Tak. Wujek by tu mi sprezentował, bo ja zaczynam hodowlę. Zaczynamy hodowlę moim tatą i od... A to nigdy nie hodowaliście wcześniej? Nie było czasu. To mówisz Chełmży przecież, w Chełmnie. Tak, ale dopiero zaczynałem. W Chełmnie po prostu zrezygnowaliśmy z Chełmna, bo nie było fair w Chełmnie i przenieśliśmy się całkowicie z panem Hałatem. Kolego Ryszardzie, powiem tak, prosiłbym nie ferować takich wyników, bo jak będziemy rozmawiać z Zenkiem, po trzech latach... to po co się kłócić? Powiedzmy szczerze. Szczerze powiedzmy. Po trzech dniach się zegara nie oddaje. No. Nie otwiera się zegara. Ale to nie o to chodzi. I tutaj wujek mi sprezentował gołębia. I zajął pierwsze miejsce na oddział w trzecim locie. Ten gołąb? Tak, od wujka Andrzeja Dudy. I kolega Andrzej nam powie, po czym ten gołąb był? Szczerze nie wiem. No widzimy, tak wygląda praca hodowlana, ale to gratulujemy. Tutaj, a tutaj wasze gołębie teraz, czy to kolegi Andrzeja, Ryszarda, będzie... Jak to te gołębie się sprawdziły tutaj jakieś? Bardzo dobrze. To mamy znaczy... tutaj... Na dwa gołębie dane, jak tu Paweł dał i obydwa ma na finale, nie? I z finału wrócił. No. A jeszcze mogą wrócić, bo mamy teraz ile gołębi? To kolega będzie lepiej. Ile gołębi już jest? Nie wiem. Po trzecich lotach był ósmy as lotowy. Wujka gołąb. To będziemy zaraz patrzeć. Dziękujemy bardzo za informacje różne. Co to wyciąć? Nie będziemy nic wycinać. My nie wycinamy nic. Cenzury nie robimy.